Znaczy, po pierwsze, jak pan zadawał pierwsze pytanie, to zacząłem się zastanawiać, czy coś ze mną jest nie tak, bo wszystkie były trudne te lata. Nie było lepszych, łatwiejszych. To po co to robicie? To jest bardzo dobre pytanie, wolę sobie nie zadawać tego pytania sam. Natomiast... Czy jest gdzieś na końcu tego tunelu światło dla startupowca w takim razie? Tak, wierzę, że jest. No, siedzi z nami ktoś, to może bez wątpienia powiedzieć, że takie światło jest. Oczywiście. Ja z mojego doświadczenia to jest tak, że życiorys startupowca to jest taka nieustanna sinusoida. Ta sinusoida ma i zmienną amplitudę i może się rozciągać w czasie. Pierwszy rok działalności to może być super lekki, łatwy i przyjemny, dlatego na przykład, że tak jak cytował pan Fun in Design, wszyscy się nami interesują, jest efekt świeżości, czujemy, że rośniemy, a później przychodzi weryfikacja i spadamy z tego wysokiego konia, ale równie dobrze w pierwszym roku może być tak, że dostaliśmy inwestycje, chodzimy po klientach, a klienci nie bardzo ich interesuje nasz sukces otrzymania inwestycji, pytają zupełnie o inne rzeczy. I ta weryfikacja rynkowa przychodzi o wiele szybciej i już w drugim miesiącu mamy jakby spadek, tak? Tego entuzjazmu. Także moje doświadczenie jest takie, że to jest bardziej sinusoida i nie jest związana w żaden sposób, nie wiem, z pierwszym, drugim, trzecim rokiem działalności.